Ktoś by chciał coś powiedzieć? Witamy w Międzywojniu. A? Tak. Jest 5 grudnia. Tak. Jutro Mikołajki. Będziemy obchodzić bardzo hucznie. No tak, nie hucznie, bo jest adwent. Ale jest dyspensa. Tak. Dzisiaj mamy, dzisiaj na następne dwa dni mamy dyspensę, tak? Ja to mi chleb dał. Zjesz? To po co? Ktoś by jeszcze coś chciał powiedzieć? Pokażcie buźki. Jak zje, to nie szczeka. Wiecie, nie? Pokażcie buźki swoje własne. Teraz ksiądz proboszcz dwa słowa, tak? Nasz proboszcz nie podda, trochę więcej. Jak się rozgada, to się rozgada, nie? To może Maria coś. To Maria. Niechaj będzie. Jak jest. Księdza właśnie. W każdym razie. Rzesiu rolę swoją. Rzesiu to zaraz może zaprezentować. Ja jako osoba publiczna chciałabym się zapytać, do jakich, że tak powiem, celów. Do kroniki. Do kroniki. Tak, na Facebooku będzie już w poniedziałek. Marzenka, prawa zastrzeżone, tak? Ale rzeczywiście to się będą czepiać w teatrze i co zrobię? Nie, tu są twoje... A, na razie nie potrzebujesz tego. Nie przerażajcie się, że to są trzy strony. Dlatego, że to się cały czas powtarza. Pierwsza strona, której wy nie macie, to jest pierwsza zwrotka pieśni W żłobie leży. Tekst jest podpisany po polsku, tak? Także nie ma problemu. Śpiewa Marzenka. Solo. Wy macie drugą zwrotkę. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy. A tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Widzimy ten... Nie, no to było.
zdjęcia zobaczysz. Widziałem zdjęcie jedno. Paparazzi. Kochanie. To? Musimy jakąś kronikę zrobić. No musimy, koniecznie. Ela to wie, co ma robić od razu. Wiedzone, to czysta. Ela po prostu się ustawia, bo wie, że jest fotografia. Ja on się odwrócił tylko kiedyś. Też się od razu. Macie wiesz. Do kamery. Do kamery. Do kamery. Pierwszy raz. No Krzysz, nie wiem. Bardzo ładnie. Chyba było coś. No pięknie. Dobrze, fajne są. Tutaj. Prosili mnie, żebym nakręcił, bo Rysiek kręci i go nie ma. Nie, bo to było dwa razy zimne. Postawili. Pilnuj talerza, bo żadne wędzelki się rzuci na szukalę. Tyle zostanie. A my powiedzieliśmy, że rzucimy to na szukalę. Tu masz, tu masz. Dwie meby złapali. Trzeba było i ziemno na plażę. Też byś miał dwie meby. A tak byś pojechał. Ja zrobię tak. Jeżeli będzie góra, tak? Macie góra. Ja już też to długo słyszę. Co? No tak, sołtys jak zwykle wyróżniony, jemu ziemniaczku nie dali, tylko dwa kawałki mięcha. No widzisz, to właśnie, ja bym to określiła inaczej. To ma chody w gejsie, zawsze do domu coś więcej przyniesie. Pamiętaj, że jak przyjadą do ciebie, do sołectwa, będziesz musiał się zrewanżować. Właśnie. Gorszy problem. Nie, u dziadka są te, kury. Witaminę C, skopem tysiączka. Proszę cię. Ja wiem, że to jest dobre. Kto? No, nie wiesz kto? Jasiu. Zgadnij. Jasiu. No, też. Kto? Czy to ma zajęte młoda? Młode. Ja to nie mam zdjęcia. Ja tam mam zdjęcia. Ja nie 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 blisko. Chciałabym podziękować. A nie, jeszcze nie. Nie. Co to tam taki? Chciałam podziękować za półtorej roku współpracy.
ze mną za to, że wytrzymujecie tyle czasu. Tylko Darek wie, jak ciężko jest ze mną wytrzymać. Nie skarżę się. Że na samym początku naprawdę z takim dużym sceptycyzmem podchodziłam do tego, żeby ten kurs stworzyć. I tak do końca nie miałam wiary w to, że Kuba będzie realizował to, co naprawdę jest w moim sercu, to, co ja chcę robić. A teraz robimy wszystko. I naprawdę ładnie to wszystko brzmi. Każdy mi mówi, że bardzo profesjonalnie chór brzmi jako całość, z czego się ogromnie cieszę. A nade wszystko chciałabym bardzo podziękować księdzu proboszczowi, który nam to wszystko umożliwił, który daje nam... żebyśmy się mogli rozwijać, który nam zafundował przepiękne stroje. Naprawdę za chwilę zobaczycie, jak wyglądamy w tych strojach. Miejsce do śpiewania, światło na chórze. No już nie mówię o mnie, ile tam ksiądz dla mnie zrobił. Cicho, lepiej nie specjalną szafę, bo Dorek kazowała. Za wsparcie takie duchowe. Nas bardzo księdzu proboszczowi dziękuję. A w związku z tym, że mamy dzisiaj świętego Mikołaja, święto świętego Mikołaja, to chcielibyśmy my wszyscy, chórzyści, księdzu podziękować i obdarować prezentem. Ale prezent jest przeznaczony na konkretną rzecz. I bardzo prosimy, żeby ksiądz to wykorzystał na konkretną rzecz. Tak. Tylko na konkretną rzecz. To są okulary, które ksiądz potrzebuje już od jakiegoś czasu. Ja mam okulary. Nie. Kobiety piękne wokół siebie. Ja specjalnie okularów lepszych nie chcę, bo chciałbym dotykać trochę. Do pracy. Chcielibyśmy, żeby ksiądz właśnie przeznaczył te pieniążki właśnie na górze. I do tego nasza... To ja bym poprosił, żeby to poszło na budowę raczej. Bo nie. Protest musi pójść na okulary. Wtedy nie będzie musiał w nich chodzić. Słuchajcie. Była taka sytuacja, że gdy przyszedłem do Mierzyna, przyszły panie i prosiły bardzo, żeby został Michał i Karolina. Nie wiem, dlaczego mnie prosiły, ale ja już na samym początku chciałem troszeczkę to pozmieniać, bo śpiew w kościele ma swoje ogromne znaczenie. Nie będę tutaj uzasadniał teologicznie, ani tam liturgicznie i tak dalej. Ma ogromne znaczenie w liturgii. I tak się później męczyłem z nimi, to tak dość poważnie, bo nic nie wskazywało na to. Były próby założenia chóru, były próby założenia scholi. No i poszli w taką komercję pewną, która nikomu nie przyniosła żadnych jakichś pożytków duchowych. I to stało się w każdej parafii, w której oni tam byli. Dlatego się ogromnie ucieszyłem, że pani Izabela Chlubek zgodziła się na to, by właśnie opiekować się śpiewem liturgicznym w naszym kościele. Od razu powstała inicjatywa, by chór powstał, by zespół młodzieżowy powstał. Jestem naprawdę z was dumny. Dlatego te wszystkie inwestycje, które podejmujemy, to po to tylko, żeby naprawdę, żeby was docenić. Bo ja to wszystko słyszę, ile ćwiczycie, przychodzicie. To się odbywa kosztem, a jednocześnie kosztem, powiedzmy, takiego normalnego życia jakiegoś osobistego, ale przynosi ogromny pożytek dla wspólnoty parafialnej, a z drugiej strony rozwijacie sami siebie, rozwijacie swoje talenty. Dlatego jestem pani Izie ogromnie wdzięczny. Nie będę tutaj kadził. Jestem ogromnie wdzięczny. Ja również jestem ogromnie wdzięczny wszystkim śpiewającym w chórze, w zespole młodzieżowym. I na pewno na tym jakaś taka pomoc, powiedzmy, parafii, mimo tych rozmaitych dzieł, bo mamy ich wiele,
tych takich i materialnych, i duchowych, ale na to kładę szczególny nacisk, żeby było coraz piękniej od strony liturgicznej i coraz lepiej. I nigdy Was nie opuszczę w pomocy. Także tak to powinno wyglądać. Bóg zapewnia wszystko. Dziękuję bardzo. Teraz mam jeszcze prezenty dla wszystkich chórzystów, ale ten prezent powstał głównie dzięki inicjatywie i pomocy Grzegorza Żywicy. Dlatego bardzo, Grzesiu, chciałabym przede wszystkim Tobie podziękować, bo naprawdę napracowałeś się nad tym i włożyłeś w to dużo energii, serca. Bez Ciebie ja bym tego nie zrobiła. A jest to pamiątka, którą chciałabym, żebyście wszyscy mieli od chóru. Pierwsza, nie ostatnia. Grzegorz załatwiałbym już pracę. Bardzo dziękuję. I teraz każdy chórzysta dostanie prezencik, bo chciałabym Wam podziękować za to, jaką atmosferę stwarzacie w tym zespole. Naprawdę zawsze jest przyjemnie przyjść na próby, mimo że one są nużące, czasami bardzo takie nudne i ciężkie i trudne, i trudno Wam wytrzymać tutaj 22, a ja czasami przedłużam, bo mi się wydaje, że jeszcze można by było wiele rzeczy zrobić. Ale naprawdę wszystkim, komu opowiadam o chórze, to mówię, jaka wspaniała atmosfera, jacy wspaniali ludzie tutaj do tego mojego chóru należą, że chyba niektórzy mi zazdroszczą, moi znajomi. A to świadczy o pewnym sukcesie, znajomi już zazdroszczą. Ksiądz Bernard dzisiejszego, akurat tutaj ćwiczyliście, i mówi, co tak świetnie. Ja mam się w chór parafialny. No, to jest takie ważne. Jeśli mogę coś dodać, bo Izie może nie wypada. Iza jest z wykształcenia muzykiem, więc ona ma profesjonalne podejście. Ja mam średnią szkołę muzyczną za sobą, ale za to 20 lat śpiewania w chórze Akademii Medycznej. I nie ukrywam, że zawsze w Szczecinie tak to było oceniane. Trzy chóry właściwie. No, numer jeden to była Politechnika, zawsze wiadomo, profesor Szyrocki. Był chór Uniwersytetu Szczecińskiego i właśnie Akademii Medycznej. Myśmy mieli zawsze takie dobre recenzje, w sensie ładnego brzmienia, takiego bardzo wysublimowanego, można powiedzieć, klimatu, który kreowaliśmy na koncertach. I to były na pewno trzy najlepsze chóry akademickie w Szczecinie. I muszę powiedzieć, że obawiałem się na początku tego, kiedy tak z Izą rozmawialiśmy, że będziemy mieli, istniała taka obawa, że będziemy mieli brzmienie takiego chóru parafialnego. Ja przepraszam, to nie jest dyskredytacja może, bo chóry parafialne spełniają swoją rolę i oczywiście mają główne zadanie pełnić tę rolę w liturgii, wspomagać wiernych w śpiewie. Mniej jest tam może zwykle artyzmu i takiego rzeczywiście śpiewania na poziomie. I ja muszę powiedzieć, że na pewno przekroczyliśmy już ten pierwszy próg, który z całą pewnością już nas nie kwalifikuje do tego typu chórów. Będzie coraz trudniej, ponieważ najłatwiej jest z poziomu zerowego, kiedy nic nie potrafiliśmy, osiągnąć coś, prawda? A teraz będzie już pod górkę i to wymaga niewątpliwie przede wszystkim bardzo dużego właśnie zaangażowania, frekwencji, bo te postępy na pewno będą już teraz wolniejsze. Ten pułap jest już dosyć wysoki i osiągnięcie kolejnych poziomów z całą pewnością będzie wymagać już więcej czasu i takiej właśnie ogromnej dyscypliny. Ale za chwilę wszyscy Państwo usłyszą ten nasz występ w kościele na ulicy Bogurodzicy i ja jestem absolutnie, od początku byłem pod wrażeniem, mówiłem Izie, to brzmi jak chór
akademicki z czasów, kiedy myśmy w tym chórze śpiewali. Myśmy się z Izą w chórze zresztą Akademii Medycznej poznali i dlatego dzisiaj jesteśmy małżeństwem, bo Iza studiowała u profesora Handkę, który tym chórem dyrygował. Do dzisiaj dyryguje zresztą obecny rektor Akademii Sztuki. Natomiast ja tam śpiewałam od pierwszego roku studiów. Tak jak Handkę przyszedł w 1981 roku, ja też trafiłem do tego chóru. Iza jako uczennica profesora musiała po prostu tam przychodzić na próby, potem, to znaczy, no, żeby zrobić program dyplomowy i później zadyrygować na dyplomie chórem. No, trzeba tak było zrobić. Stąd nasze drogi się połączyły właśnie w tym chórze i to jest dla mnie ogromną satysfakcją, że możemy teraz to kontynuować, bo oczywiście na tego typu chóry już nie ma czasu. W momencie, kiedy się dzieci pojawiły, wszystkie obowiązki domowe, musieliśmy oboje zrezygnować już z regularnych prób, ale wracamy niejako w tej chwili do tego i ogromnie się cieszę, że właśnie na bardzo wysokim poziomie.